Mariuszu, to twoje drugie, a właściwie trzecie podejście do Odry. Pierwsze było jesienią 2016 roku. Następnie byłeś na pół roku wypuszczony do Ruchu Zdzieszowice i wróciłeś do Odry już na szczebel pierwszej ligi. Minęło trochę czasu. Jak bardzo się zmieniłeś jako człowiek, jako piłkarz? Na pewno dużo się zmieniłem. Na pewno też jestem 3 lata starszy. No, jeśli chodzi o zawodnika, to na pewno jestem bardziej doświadczonym piłkarzem. W wielu klubach, można powiedzieć, byłem w kilku. Począwszy od Olimpii Grudziądz, później był GKS Bełchatów i po półrocznym pobycie w Bełchatowie było pod Beskidzie, tak. Co mogę powiedzieć? No, na pewno dużo dało mi to, kiedy wyjeżdżałem z Opola, można powiedzieć, trochę długo zastanawiałem się nad tym, co tak naprawdę do końca chcę robić, czy chcę grać na poziomie trzeciej ligi, czy chcę wrócić do Zdzieszowic, czy chcę jeszcze powalczyć na szczeblu centralnym. I pojawiła się szansa Olimpii Grudziądz, gdzie można powiedzieć, nie zastanawiałem się długo. Można powiedzieć, że od razu podjąłem decyzję i z dnia na dzień spakowałem się i pojechałem do Grudziądza. Tam podpisałem roczny kontrakt i po roku przeniosłem się do GKS-u Bełchatów, gdzie można powiedzieć, odpaliłem, tak. Wyszło mi to na dobre, ale też pobyty w Grudziądzu zapamiętam. Też dużo się tam nauczyłem, dużo też mi dało, mówię, gdzieś to był pierwszy mój klub, gdzie wyjeżdżałem z Ozimka tak daleko. Nie ukrywam, że pierwsze dni były ciężkie, ale gdzieś towarzyszyła mi wtedy żona. Też miał przyjść na świat syn i gdzieś to też dało mi takiego kopa do cięższej pracy, żeby udowodnić sobie, nie komuś, że potrafię, że potrzebuję czasu, żeby po prostu ograć się na tym szczeblu i będzie później łatwiej. Z obecnego zespołu to na pewno znasz Mateusza Kuchtę, Rafała Niziołka i Tomasza Miknicza, bo jeszcze z poprzedniego pobytu. Na pewno znasz bardzo dobrze, bo grałeś w dwóch klubach z Dawidem Czaplińskim i to był Mała Panów Ozimek, to był Ruch Zdzieszowica. Znałeś kogoś jeszcze z chłopaków z drużyny przed przyjściem? No zgadza się, tak jak wspomniałeś, że jak byłem w tamtych czasach w Odrze Opole, to właśnie byłem z Rafałem Niziołkiem, z Mateuszem Kuchtą, z Tomasem Mikiniciem. No z Czaplą wiadomo, znamy się od małego, bo można powiedzieć, że graliśmy na asfalcie od najmłodszych lat, także znamy się kupę czasu. Fajne wspomnienia czasem wracają. A tak jeszcze z poszczególnych zawodników, to raczej gdzieś nie miałem sytuacji bycia w klubie z żadnym z nich. Jedynie gdzieś na boisku się mieliśmy, czy grając przeciwko sobie. A tak to poza tym, wspominając o tej trójce, czwórce, to z nikim wcześniej nie miałem przyjemności być w szatni. Jak zmienił się klub, bo jesteś już ponad tydzień, prawie dwa. Czy zauważyłeś jakieś zmiany w klubie organizacyjne, jakieś sportowe? W tamtym czasie, kiedy ja przychodziłem, też mówię, no Odra Opole to był pierwszy mój klub, gdzie na poziomie centralnym. Dużo zmieniło, patrząc na tamten czas, a teraz Odra Opole jako klub poszedł mocno do góry, firma Odra Opole jest bardziej rozpoznawalna w Polsce. Wiadomo, na Opolszczyźnie to jest klub numer jeden. Jeszcze miałem zapytać o Ozimek. Bo jesteś wychowankiem Małej Panwy Ozimek.
klubu, z którego wywodzi się bardzo wielu dobrych zawodników, a w całej historii mieliśmy aż 5 też reprezentantów Polski z przeszłością gry w Małej Panwi. Co powoduje, że z tego regionu, z tego klubu wychodzi aż tylu utalentowanych zawodników na szerokie wody? Wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć, ale wydaje mi się, że też duży wpływ, pamiętam jeszcze ja za młodych lat, to można powiedzieć, że ciężko było nas młodych wtedy chłopaków ściągnąć z boiska. Każdego wolnego ranka, czy były wakacje, czy nawet rok szkolny, spotykaliśmy się dużą ilością chłopaków na boisku, wtedy były to boiska asfaltowe, pamiętam, można powiedzieć, w środku boisko, a obok dużo bloków. I mówię, no, graliśmy tam od rana do wieczora. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy właśnie Paweł Olkowski też, można powiedzieć, z tego boiska nie chciał schodzić. Można powiedzieć, graliśmy tam od rana do wieczora. Myślę, że warto grać w piłkę. Można powiedzieć, spać z nią i gdzieś. To jest fajna ogólnie sprawa. Okej, okay, no wróćmy do tego, co tu i teraz. Pod Beskidzie nasz kolejny przeciwnik. Grałeś w tym klubie w Ekstraklasie, strzeliłeś bramkę. Teraz jesteś piłkarzem Odry Opole. Co czujesz przed spotkaniem z byłymi kolegami? Na pewno fajnie będzie wrócić do Bielska. Zobaczyć się z chłopakami. Wiadomo, no, duża ilość osób, zawodników odeszła do innych klubów, między innymi ja. Można powiedzieć, że zostało tam kilka osób, także mówię, na pewno będzie fajnie wrócić w to miejsce, na ten stadion. Na pewno się pojawi taka łezka wokół, bo gdzieś, mówię, wspominam fajnie ten czas. No, teraz jesteś piłkarzem Odry i pewnie stadion zrobisz wszystko, żeby Odra, może jeszcze nie w tym sezonie, ale wkrótce też w tej elicie się znalazła. No oczywiście, też przychodzę, mówię, z takim zamiarem do Opola, żeby gdzieś pomóc drużynie, klubowi. Też chciałbym tutaj właśnie coś osiągnąć z Odrą Opole. Myślę, że wszystko idzie z roku na rok, też patrząc na te wcześniejsze sezony, gdzie w tamtej rundzie było blisko o miejsca 1-6, to miejsce barażowe. Także myślę, że na pewno jest szansa, ale mówię, no, trzeba konsekwentnie dążyć do tego, co mamy, co stawiamy sobie jako cel, żeby, mówię, najważniejszy też jest każdy najbliższy mecz, żeby robić jak najwięcej punktów, żeby się napędzać. Wiadomo, też mamy w miarę dużo nowych osób, jest, można powiedzieć, nowa drużyna. Ale na pewno, no, jedziemy do Bielska, żeby powalczyć o pełną pulę. Też wiemy, że Bielsko to też nowy zespół, potrzebują czasu, tak jak i my. Ale myślę, że pokażemy swoją wartość. Najważniejsze w tym meczu, żeby zagrać na zero z tyłu, żeby dobrze bronić konsekwentnie całą drużyną. A myślę, że z przodu, gdzie mamy naprawdę wartościowych piłkarzy, gdzie będzie to wyglądało dobrze, myślę, że jesteśmy w stanie powalczyć tam o 3 punkty. A myślę, że gra przeciwko byłym kolegom, to, że znają twoje mocne i słabsze strony, to będzie coś na plus czy in minus? Znaczy, mówię, no, tam z tej starej ekipy, która była, zostało niewiele osób. Patrząc na ich ostatni skład, no, to można powiedzieć, że miałem przyjemność grania tam z Kamilem Blińskim, z Frelkiem, Bierońskim, chwilę Kacper Gach też był, później został wypożyczony do Widzewa i Butowski.
Więc mówię, no to są chłopacy, którzy tam zostali, reszta to jest nowych chłopaków, także mówię, zobaczymy jak to będzie na boisku wyglądało, ale cieszę się, że tam wracam i będę chciał się na pewno pokazać z dobrej strony. Chciałbym tam, mówię, powalczyć o pełną pulę z Odrą i mam nadzieję i wierzę w to. Jestem też dobrych myśli, że nam to uda się zrobić. A jesteś zaskoczony tym wynikiem w poprzedniej kolejce pod Beskidzie, które tylko zremisowało z Beniaminkiem w Polkowicach? Można powiedzieć, że jestem trochę zaskoczony, bo myślałem, że pod Beskidzie tam sięgnie po 3 punkty, ale patrząc na mecz, bo oglądałem, można powiedzieć, drugą połowę, ale też oglądałem skrót meczu. Także mówię, no ten remis gdzieś tam wydaje mi się być słuszny, bo i Podbeskidzie i Polkowice miały sytuację, także wydaje mi się, że ten mecz Polkowice też pokazały się z niezłej strony, a wydaje mi się, że Podbeskidzie na pewno stać na dużo więcej. No, w tym meczu akurat też nie zagrał Marko Roginiec, gdzie to jest, wydaje mi się, mocna strona Podbeskidzia razem z Kamilem Bielińskim z przodu. Także mówię, nie wiem też, jak oni wyjdą na nas. Ale myślę, że to jest na pewno dobry zespół. Tak jak wspomniałem wcześniej, potrzebują też czasu, bo mówię, tam jest, można powiedzieć, mała rewolucja, dużo nowych chłopaków, także myślę, że to będzie dla oka, dla kibica fajny mecz, bo mówię, my też nie jedziemy tam się przed nimi położyć, czy tylko bronić, ale mówię, mamy na pewno na ten mecz swój plan, znamy mocne i słabe strony Podbeskidzia. Jak widzisz, w Opolu dużo się dzieje, szczególnie na drogach. Dużo prac, także droga troszeczkę zajmuje, są czasami utrudnienia, korki, ale chyba warto. Tym akurat autem, gdzie się naprawdę jedzie super, mam pierwszy raz przyjemność jechać elektrykiem, także mówię, no ciche, nic nie słychać, sama przyjemność jazdy, a co tak jak wspomniałeś o drogach, no to faktycznie, no trochę sobie jeździmy w korkach, ale no taki czas, że te drogi gdzieś kiedyś muszą być zrobione, dokładnie, a za kilka lat na pewno będzie łatwiej. W dzisiejszą podróż wybraliśmy się Kia Enido, użyczoną od naszego partnera motoryzacyjnego Kia Ceed, ulica Krapkowicka 14. I jazda płynna, prawda? Powiem tak, jestem mile zaskoczony. Naprawdę wszystko na plus w tym aucie. Przede wszystkim to, że praktycznie go w ogóle nie słychać. Ma wygoda, też tą moc. Też moc, tak. To tak trzeba, jak ty, trzeba, takie przyspieszenie. Trzeba patrzeć na to, żeby za mocno nie wcisnąć pedału, bo można stracić prawo jazdy. Tak, można odjechać tym autem. Mam nadzieję, że tobie też nie zabraknie tego gazu i zagrać. Mówię, na pewno zrobimy wszystko, żeby zagrać na Bielsku dobry mecz. Skupiamy się tylko na nim, żeby, mówię, no ten mecz jest najważniejszy i zrobimy wszystko, żeby zdobyć tam 3 punkty, bo po to jedziemy, wiadomo, żeby wygrać, każdy chce wygrywać i na tym się skupiamy. Tyle.